Hej, witajcie. Z tej strony Durwart, witam was w pierwszym, tak na dobrą sprawę, materiale z gry Pokémon Go. W tym filmie zobaczymy kilka screenów, które widzi każdy gracz, gdy rozpoczyna swoją przygodę z grą. Wybaczcie, że nie jest to w formie zapisu wideo, ale gdy tworzyłem te screeny, tworzyłem specjalne konto, aby pokazać wam początek gry. Nie miałem jeszcze możliwości nagrywania obrazu z ekranu mojego telefonu, dlatego musimy niestety tutaj posiłkować się screenshotami właśnie z gry. Zaczynamy oczywiście od rozmowy z profesorem Willowem, który wprowadza nas powoli w świat przesympatycznych stworków, czyli Pokemonów. Zaczynamy właśnie od rozmowy z tym oto widocznym na ekranie siwym jegomościem. On tłumaczy nam zasady gry i przechodzimy swego rodzaju samouczek. Na początek oczywiście tworzymy swoją postać. W momencie, kiedy tworzone były te screeny, nie było jeszcze możliwości edycji naszego bohatera. Jedna z łatek, jakie weszły w międzyczasie, umożliwiają nam to. Zatem jeśli nie podoba nam się nasz obecny wygląd, możemy go zmienić. Można zmienić również płeć. A po kolei, omawiając wszystkie elementy na ekranie, wybieramy twarz, włosy, fryzurę w zasadzie, kolor oczu, strój, buty oraz plecak. Tak jak wspomniałem, to wszystko można edytować, można upodobnić swoją postać do drużyny, którą wybierać będziemy na 5 poziomie. O tym szczegółów więcej dowiecie się w kolejnych materiałach. Po stworzeniu naszej postaci profesor wprowadza nas w świat gry, informując, że otrzymujemy od niego kilka pokeboli i możemy przejść do złapania swojego pierwszego Pokemona. Wszystkie osoby, które pamiętają bajkę czy też grę na Game Boya, grając może na emulatorach czy też na samej ręcznej konsoli, możemy wybrać sobie Bulbazaura, Charmandera oraz Squirrela. Who's that Pokemon? Te Pokemony pojawią nam się tuż po rozpoczęciu gry w naszej okolicy. Możemy wybrać jednego z nich. Jeśli ktoś chce bardziej pokombinować i rozpocząć swoją przygodę, tak jak bohater bajki, oddalając się kilkakrotnie od pojawiających się stworków, możemy natrafić na samego Pikachu, którego, jak widzieliście w poprzednim, pierwszym odcinku, udało mi się złapać. Tworząc te screeny, nie próbowałem znaleźć Pikachu. Wybrałem jednego z tych stworków, a mój wybór padł na Charmandera, który pokazał nam się na ekranie i mogliśmy go złapać. CP tego Pokemona było zasłonięte przez znaki zapytania, a te znaki zapytania oznaczają, że był to Pokemon spotkany lepszy od najlepszego w naszym ekwipunku, ponieważ ten był pierwszy, oczywiście tym najlepszym być musiał. Po kilku próbach udaje się złapać Charmandera. Ma on 12 CP, zatem niezbyt wiele, ale jak na startowego Pokemona jest to wartość domyślna. Nie wiem, czy inni gracze zdobywają Pokemona z inną wartością. Ta jednak nie jest najważniejsza, na co trzeba patrzeć, wybierając właściwie Pokemony. Dowiecie się również z kolejnych materiałów. Gdy rejestrujemy swojego pierwszego Pokemona w Pokédexie, profesor Willow mówi nam, abyśmy odnaleźli w swojej okolicy pierwszego Pokestopa i tak naprawdę zaczynamy w tym momencie swoją przygodę w grze Pokémon Go. A więcej o Pokestopach, o tym, na co możemy natrafić, ruszając w świat, dowiecie się w kolejnym materiale. Na dziś to tyle. Ja żegnam się z wami. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć! Pokémon, czy już wszystkie masz?